Szanowni Państwo, witam Państwa na konferencji prasowej, która podsumowuje kampanię do Sejmu Rzeczypospolitej, moją kampanię. Jesteśmy kilka dni przed wyborami, w dobrych nastrojach, uśmiechnięci, bo jesteśmy pewni, że praca, która została wykonana w ostatnich dniach, ale i przez ostatnie 4 lata zaprocentuje dobrym wynikiem. Na wstępie chciałbym zaapelować do mieszkańców powiatu tureckiego, mieszkańców Turku, wszystkich gmin naszego powiatu, ale także mieszkańców całego regionu konińskiego, całego okręgu 37, abyście Państwo poszli na wybory i zagłosowali za Polską. Za Polską, czyli za Prawem i Sprawiedliwością. Lista numer 2. Najlepiej by było, gdybyście Państwo wybrali miejsce na tej liście numer 4, czyli moją osobę. Szanowni Państwo, dlaczego warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Wspomniałem, że kampania dobiega końca, ale moja kampania tak praktycznie trwała przez całe 4 lata od początku tej kadencji, bo starałem się najlepiej, jak tylko potrafię, pracować dla naszej ojczyzny i dla naszego regionu. Efektem tych wszystkich prac są takie programy jak 500+, 13 emerytura, wyprawka szkolna, czy choćby ostatnio 500+ dla osób niepełnosprawnych. Tych programów jest oczywiście dużo, dużo więcej i one trafiają bezpośrednio do Polaków, bezpośrednio do naszych wyborców. Ale przecież oprócz tego działaliśmy na rzecz wsi, podnieśliśmy dopłaty do paliwa, reagowaliśmy na suszę jak nigdy wcześniej. Wprowadzone zostało wiele programów, które mają podnieść dochodowość na polskiej wsi. Będziemy walczyć o pełne dopłaty bezpośrednie, takie jak funkcjonują w krajach starej Unii Europejskiej. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że komisarzem do spraw rolnictwa będzie pan Janusz Wojciechowski. To bardzo dobrze rokuje, jeśli chodzi o przyszłość polskiej wsi. Szanowni Państwo, warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość i apeluję do wszystkich wyborców, aby nie marnować głosów, nie głosować na Koalicję Obywatelską, na PSL, na inne partie, bo oni, jeśli by się tak zdarzyło, że mieliby wpływ na sprawy polskie, te programy albo ograniczą, albo zlikwidują. To są partie likwidatorów. Najlepszy przykład mieliśmy tutaj w regionie konińskim, kiedy Platforma Obywatelska, pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u zostały sprzedane za bezcen nasze kopalnie. Dziś przedstawiciele tych partii mówią o projektach, programach, ale oni tylko mówią. Wczorajsza konferencja prasowa na terenie gminy Przykona z udziałem wiceministra Waldemara Budy i przedstawicieli spółki Energa, która inwestuje na naszym terenie, nie mówi, podkreślam to, a inwestuje farmę wiatrakową, która zainwestuje za chwilę farmę fotowoltaiczną, udowodniła, że także gospodarczo chcemy podnosić i podnosimy nasz region. Przecież niedawno mieliśmy informację, że firma z grupy Lubawa, nasza stara Milanda, otrzyma kontrakt na 162 miliony złotych na sprzęt wojskowy. Tych działań jest wiele. Dlaczego warto na nas głosować? Ano właśnie dlatego, proszę Państwa, to są dowody naszej skuteczności i wiarygodności. Teraz przechodzę do tych spraw bardziej lokalnych. Droga Zdrojki Lewe, czy ulica Zdrojki Lewe, jest dowodem na to, że jesteśmy tu lokalnie wiarygodni. Mówiliśmy ponad rok temu, przed wyborami samorządowymi, o tej drodze, że będzie zrobiona. Obiecaliśmy to i to nie była obietnica pusta, ale obietnica, która zostaje teraz zrealizowana.
Dwa dni temu pan starosta przywiózł oto właśnie taki czek. Na inne drogi również mamy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale to nie tylko powiat turecki otrzymuje środki, bo wiele gmin podpisuje teraz umowy. Gmina Miejska Turek, Malanów, Gmina Dobra, Gmina Brudzew. Wszyscy wójtowie wrócili z takimi właśnie czekami na budowę dróg i to się, proszę Państwa, dzieje i tym się różnimy od naszych oponentów, bo my realizujemy nasz program i realizujemy go nie w obietnicach, ale w czynach. Szanowni Państwo, warto też powiedzieć o ochotniczych strażach pożarnych. To ważna działka, którą się zajmuję jako członek parlamentarnego zespołu strażaków. Na wręczeniu samochodu, oddaniu samochodu w Państwowej Straży Pożarnej otrzymałem taką miniaturkę, taki prezent, ale takich aut do powiatu tureckiego, do regionu konińskiego przyszło bardzo dużo, ale to nie jedyne wsparcie. W tej chwili realizujemy program 5000 plus dla ochotniczych straży pożarnych, wręczamy umowy. Tutaj cały czas mówię, proszę Państwa, o tych programach powszechnych. One wpisują się w nasz program zrównoważonego rozwoju i dlatego te pieniądze trafiają także do powiatu tureckiego, indywidualnie do poszczególnych osób, ale także do instytucji, organizacji, samorządów. Taki jest program Prawa i Sprawiedliwości, tak rozumiemy przyszłość naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, chcę wspomnieć o bardzo ważnym elemencie tej kampanii, ważnym wydarzeniu, czyli o wizycie premiera Morawieckiego w Turku. Choć wizyta to jest złe słowo, bo było to piękne spotkanie z mieszkańcami Turku, którzy tłumnie przybyli do naszego domu strażaka po to, aby spotkać się z premierem. Ku mojemu zadowoleniu pan premier wiele mówił o naszym regionie, o Turku, o mieście i cieszę się, bo po pierwsze ta wizyta była dla nas bardzo historyczna, podkreśliła znaczenie naszego miasta, naszego powiatu. Podkreśliła też moją współpracę z panem premierem, która układa się dobrze, rzekłbym, coraz lepiej. Przedstawiliśmy na tym spotkaniu wszystko to, co dzieje się zarówno w kraju, jak i na terenie naszego regionu. Szanowni Państwo, tych rzeczy jest wiele i mam zapewnienie od pana premiera, że będzie pamiętał o powiecie tureckim, że będzie mnie wspierał w działaniach na rzecz całego regionu konińskiemu i temu też służyła ta wizyta. Nie ma lepszej okazji, aby zapoznać się z problemami regionu, z problemami zwykłych ludzi, jak spotkanie z nimi na miejscu, czyli tutaj w Turku, w domu strażaka. Raz jeszcze dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu tureckiego, miasta Turku za to, że pojawili się tutaj. Pan premier wspominał o szpitalu powiatowym. Niedawno uzyskaliśmy przecież pieniądze na nową karetkę. Tu jest dowód na to, 400 tysięcy złotych. Staramy się o kolejną karetkę, Szanowni Państwo, i wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku ta karetka będzie. Staramy się o 500 000 złotych na sprzęt, który będzie służył sterylizacji w szpitalu, różnych sprzętów do zabiegów. To będzie 500 000 złotych. Szanowni Państwo, warto też powiedzieć o tym, co mówił premier jeszcze, bo przecież mówił o programie Kolej Plus i ten program jest cały czas aktualny. Przy następnej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej będzie realizowany. Jesteśmy na liście tej pierwszej priorytetowej połączeń kolejowych miast takich jak Turek z innymi miejscowościami i to też będzie realizowane. I nie zapominamy o jeszcze jednej sprawie. Wojska Obrony Terytorialnej, jak Państwo widzą, rozpoczęły się prace. W tej chwili trwa budowa ogrodzenia specjalnego, wojskowego. W przyszłym roku te inwestycje będą prowadzone
dalej, to efekt naszej pracy, naszych działań z panem starostą, które prowadziliśmy wcześniej. Szanowni Państwo, na teren powiatu tureckiego, na teren regionu konińskiego spłynęły miliony złotych, choćby z programu 500 plus 300 plus 13 emerytury. To wszystko będzie realizowane. Będziemy realizować w przyszłości, w przyszłym roku wszystkie programy dla ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich. To bardzo ważna dziedzina. Mieliśmy tu wiele spotkań z kołami gospodyń wiejskich. Mamy całą gamę programów, które chcemy realizować. Wystarczy tylko, abyście Państwo 13 października zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Nie marnujcie swoich głosów. Inne organizacje, inne partie, Platforma Obywatelska, PSL, te programy albo zabiorą, albo znacznie ograniczą, bo oni po prostu nie potrafią rządzić. Oni mają inną filozofię rządzenia, spojrzenia na Polskę. My chcemy działać dla Polaków i to robimy i to pokazujemy poprzez naszą działalność. Nie pracujemy tylko w kampanii wyborczej, ale przez cały czas kadencji i tak to było przez ostatnie 4 lata. Ja bardzo się cieszę, że miałem to szczęście, że mogłem współuczestniczyć przez 4 lata w tych wszystkich działaniach na rzecz naszej ojczyzny, ale na rzecz także naszego regionu. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było dziś programu 500 plus 300 plus wsparcia do wszystkich organizacji, instytucji, jakby wyglądało nasze rolnictwo, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze apeluję po pierwsze o pójście na wybory i o głosowanie na Polskę, czyli o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 2, najlepiej na miejsce numer 4, czyli na moją osobę. Oddaję głos jeszcze panu staroście, który jest dzisiaj ze mną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaledwie 10 miesięcy minęło od rządów 6. kadencji powiatu tureckiego, ale już mamy się czym pochwalić, bo tak to pan poseł wcześniej wspomniał. To jest blisko 12 milionów złotych na Fundusz Dróg Samorządowych i właśnie przedwczoraj podpisywałem umowę z panem wojewodą w Środzie Wielkopolskiej. I to, co już pan poseł wcześniej wspomniał, to są te olbrzymie dofinansowania. W końcu po 80 latach mieszkańcy ulicy Zdrojek Lewych zyskają drogę z prawdziwego zdarzenia. Dofinansowanie jest to w wysokości ponad 6 milionów złotych. Myślę, że ta kwota się trochę zmniejszy po przetargach, ale mamy już się czym pochwalić. To jest właśnie też szpital powiatowy nasz, którym pan poseł tutaj wspominał. Zapomniał pan poseł dopowiedzieć, że to było dzięki staraniom pana posła 1 600 000 złotych na remont oddziału wewnętrznego. To była pomoc przy karetce z końcem tamtego roku za kwotę 375 000 złotych. To jest karetka, która na dniach powinna być za kwotę 500 000 złotych. To jest termomodernizacja szpitala, zabezpieczona kwota w budżecie powiatu 850 000 złotych. To jest właśnie też pomoc pana posła, bo dostaliśmy blisko 893 000 złotych z rezerw tutaj rządowych. Szanowni Państwo, i to jest to, co ja myślę, że już to jest podpisane, no nie mamy potwierdzenia. Następne 500 000 złotych na sprzęt. Przypomnę też zabezpieczone kwoty na projekty oddziałów szpitalnych, to jest oddział ginekologiczno-położniczy i dziecięcy. Ja myślę, że w przeciągu tych 10 miesięcy naprawdę sporo się dzieje. O tych wszystkich wydarzeniach mówił przecież na wielkim historycznym wydarzeniu, które odbyło się, wizyta pana premiera, bo jak pamiętamy wszyscy, ostatnim takim premierem, który tu przyjechał, to było w latach przed wojną. Przed wojną.
To wielki historyczny sukces i pan premier Mateusz Morawiecki właśnie wspominał o zdrojkach lewych, wspominał o karetkach, wspominał także o inwestycjach w innych gminach, chociażby w gminie miejskiej Turek o ulicy Wincentego Witosa. Szanowni Państwo, to jest to, że to, co pan poseł podkreślił, jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy obietnic. I te wszystkie sprawy, które przedstawiłem przed chwilą, doszły do skutku. Niektóre kadencje z tym walczyły, chociażby zdrojki lewe, przez wiele, wiele lat i to się nie udało. Ja nie ukrywam, że tu pan poseł wspomniał też o rządach PO-PSL. Ja powiem więcej. Te rządy były grabarzami naszego przemysłu, bo że węgiel się kończy. Też nie jestem do końca tutaj przekonany, bo ten węgiel jest, tylko to była kwestia nie zamykania tych kopalni w sposób haniebny, bo to kopalnia, która była wyceniona na blisko 150 milionów złotych, sprzedana była za 60 par. Dla mnie rząd PO-PSL to byli grabarze właśnie naszego przemysłu. Ale Szanowni Państwo, ja też dodam, zresztą to wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. To jest piękny, blisko 70-stronicowy raport, który opisuje nie tylko naszą kopalnię Adamów, ale także pozostałe spółki, zakłady, które zostały po prostu w haniebny sposób sprzedane. Ale to, Szanowni Państwo, dziwi mnie fakt, że liderzy ugrupowań politycznych z terenu powiatu tureckiego nie odważyli się startować w tych wyborach. Startują trzecie, czwarte czy szóste garnitury i dziwię się trochę i też się dziwię, że osoby, które kandydują z opozycji, ja nie słyszałem, proszę mi poprawić, ale nie słyszałem, żeby jakakolwiek z tych osób odcięła się od, powiem wprost, bezczelnego atakowania na naszą historię, tradycję chrześcijańską. Mówię o pani Klaudii Jachira. Nikt się z tych kandydatów od tego nie odciął. Ja powtórzę, jesteśmy organizacją, Prawo i Sprawiedliwość jest organizacją, partią wiarygodną. Już pan poseł przedstawił tutaj centralnie, jak to wszystko wygląda, ale na terenie powiatu tureckiego mamy czym się pochwalić. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo duży wkład w te wszystkie osiągnięcia to jest wkład pana posła Ryszarda Bartosika. I panie pośle, jestem przekonany, że będziemy dalej współpracować po 13 października i tego sobie, panu posłowi i wszystkim mieszkańcom powiatu tureckiego życzę. Szanowni Państwo, na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym raz jeszcze zaapelować, tym razem do wszystkich wyborców z okręgu nr 37 Konińsko-Gnieźnieńskiego, abyście Państwo głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli możecie, to na moją osobę, na pozycja numer 4 na liście. Mnie udało się w tej ostatniej kadencji nawiązać wiele kontaktów poza powiatem tureckim, bo i w Kole, i w powiecie kolskim, słupeckim, konińskim, to główny okręg mojego działania, szczególnie ze strażakami, z samorządowcami, ale odbyłem też tam wiele spotkań z mieszkańcami tych powiatów. Apeluję raz jeszcze do wszystkich mieszkańców, wyborców okręgu nr 37. Głosujcie za Polską, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, najlepiej na pozycję nr 4. Panie pośle, krótko, 13 października głosujemy na Bartosika. Dziękujemy bardzo.